Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w drugiej części Q&A, która już w sumie, pierwsza część już w sumie wleciała właśnie, a to już jest druga część. Kochani, pamiętajcie, że możecie wspierać mój kanał, możecie uzyskać za to przeróżne bonusy i w ogóle zauważyłam, że w pierwszym Q&A mówiłam bardzo, bardzo szybko. Postaram się teraz zwolnić, bo ja wiem, że ja szybko mówię, to mi to wszyscy mówią, że ja szybko mówię. Dobra, kochani, przechodzimy do rzeczy. Czy masz Tinder? O, matko jedna, ja Tinder mam. Ja nie ukrywam, ja tam kiedyś poznałam fajnego chłopaka, w sumie z którym byłam 2 lata, więc to naprawdę da się tam poznać kogoś spoko. Natomiast ja na Tinderze mam opis taki naprawdę hardcore. Tam jest napisane, że uważaj, mój opis się przerazi, ja żyję w czystości do ślubu, szukam mężczyzny dojrzałego, który też jest wierzący i praktykujący, który jest katolikiem, no i właśnie nie ma tego współżycia do ślubu, nie? Tam jest napisane, że ja mogę ci zaoferować wiele, ale na pewno nie współżycie, przecież ma coś takiego, taki... Ja jestem dosyć szczerą osobą, ja nie owijam w bawełnę, a wiem, że na Tinderze ludzie nawet przesuwają mnie w prawo, nawet jeśli mają całkowicie przeciwne poglądy i mnie to denerwuje, bo ci ludzie nie czytają opisu, oni tylko patrzą na moją mordkę i przesuwają na przykład w prawo, no. A później ja muszę, później oni mi piszą, o, przeczytałem dopiero twój opis, no i ja od razu kogoś takiego usuwam, bo ja wiem, że ja nie tego szukam. Słuchajcie, ksiądz Twardowski mówi, żeby znaleźć, trzeba wiedzieć, czego się szuka. Także ja wiem, czego ja szukam, na pewno nie gościa, który mi mówi, że ma całkowicie przeciwne poglądy do moich, bo ja już z takim mężczyzną byłam i się to nie udało. No, natomiast jak mówię, ja kiedyś nawet miałam Badu i na Badu poznałam właśnie tego swojego byłego, którego chyba wy kojarzycie. To był akurat bardzo fajny związek, bardzo lubiłam ten związek, także no... Dobra, dalej. Jakie odmawiasz modlitwy? Kochani, ja jestem świeżo po zakończeniu nowenny pompejeńskiej, czyli 3 różańce dziennie przez 54 dni. Bardzo fajny to był okres, bardzo mnie zbliżył do Boga i do samej siebie. Poznałam wtedy lepiej samą siebie. Natomiast to jest tak, że ja odmawiam modlitwy przeróżne. To zależy od dnia, to zależy od mojego samopoczucia, bo czasami mam tak, że ja sobie idę drogą i odmawiam sobie na przykład 10 różańca, bo mam zawsze przy sobie różaniec. Czasami jest tak, że na przykład jest godzina 15, to sobie odmówię koronkę do Miłosierdzia Bożego. Innym razem jakaś litania. Zwykle modlę się, tak przeważnie modlę się, był taki okres, że praktycznie dzień w dzień się modliłam do świętego Józefa, modlitwę o dobrego męża. To tak zawsze przed snem. W ogóle ja nie zasnę, dopóki się z Bogiem nie pożegnam, dopóki nie powiem mu dobranoc w modlitwie, do którego mu nie opowiem, co tam u mnie było. No i chociaż jakąś najkrótszą modlitwę wtedy odmówię. Tak samo rano nie wstanę z łóżka, dopóki nie zrobię znaku krzyża świętego. No, no. Nie wiem, czemu chciałam go was pokazać, tak jakbyście nie wiedzieli, jak się to robi. No, także to wszystko zależy od czasu. No, czasami mam tak, że pójdę do kościoła i to jest jakby moja modlitwa w ciągu dnia. To naprawdę zależy. Najczęściej jest tak, że jak idę z psem na spacer, to się wtedy najwięcej modlę. Jakoś tak, wtedy jest taki spokój, pies jest na smyczy, nigdzie nie ucieknie, no. Jak radzisz sobie ze stresem i z emocjami? No to jest fajne pytanie, na które mogę odpowiedzieć tylko jedno. Ja o tym mówię, bardzo głośno o tym mówię, że się stresuję, że się boję, że jestem przerażona, że jestem niecierpliwa, że się boję, jaki będzie efekt danej sytuacji, dane konsekwencje. Jak się stresuję, to bardzo szybko mówię i mówię głupoty. Dosłownie ja mam wtedy taki słowotok, że osoba może mi opowiadać, nie wiem, o Himalajach, a ja jej mówię o tym, że napisałam w pamiętniku, że lubię koty, jak byłam dzieckiem. Naprawdę, to jest wtedy takie słowo to, że po prostu głupoty wtedy gadam. No, także jak jestem zestresowana, no. Natomiast jak sobie radzę? Jak już mówiłam na początku, staram się to wyrazić, bo jak zauważyłam, że jak ja powiem, że ja się stresuję, to automatycznie zaczynam się relaksować, mniej stresować. Staram się też głęboko oddychać, tak wiecie, wdech nosem, wydech ustami i no, albo się modlę. Jak się modlę, to już ten, jak jest serio kiepsko, to ja się modlę. Czy uzależnienie to grzech? Każde uzależnienie jest grzechem. No bo tutaj w ogóle też wiecie, to też w sumie z drugiej strony zależy. Bo patrzcie, ktoś może być uzależniony od alkoholu i jakby przez to całą rodzinę niszczyć swoje zdrowie i jakby szkodzić no, sam sobie i bliskim. Ktoś inny może być uzależniony od grania w gry komputerowe. No i to właśnie wtedy będzie taki grzech, że zaniedbuje wszystkie inne rzeczy, wszystkie inne sfery swojego życia. No i samego Boga, nie? Bo jak ktoś nie ma Boga na pierwszym miejscu, to później wpada właśnie w uzależnienia. No, o tym mówił ksiądz Pawlukiewicz kiedyś w jednym kazaniu, że jeśli ktoś nie wierzy w Boga, to zaczyna wierzyć w byle co. Czy to w alkohol, czy to w pornografię, czy to właśnie w jakieś relacje damsko-męskie takie tylko na jedną noc. To naprawdę jest temat rzeka, może kiedyś
za parę lat, albo znaczy, no może w zasadzie za kilka miesięcy, jak się zbiorę, to nagram jakiś filmik właśnie o uzależnieniach, do czego to prowadzi. No obecnie zbliżam się do tego, żeby skończyć książkę dosyć ostrą, taką, matko, ta książka, ja mam jej dość. To jest książka z ostrym językiem o, no, o pornografii. I tam chodzi o to, że taka kobieta bardzo taka, no, o prawicowych poglądach, tłumaczy, jaki to ma wpływ na psychikę człowieka, na relacje damsko-męskie, jak później kobieta w społeczeństwie jest traktowana przez mężczyzn i przez inne kobiety, jak taki przedmiot. Książka jest bardzo ostra, bo ukazuje, co się tam robi i co ci ludzie tam do siebie w tych filmach 18+ mówią, także trochę mi się to źle czyta, naprawdę ogromnie mi się to źle czyta. Natomiast książka jest bardzo łatwym językiem napisana, także tam nie ma czegoś, abym nie zrozumiała. No. Także zbliżam się do kończenia tej książki i wtedy nagram właśnie o uzależnieniu właśnie, ale od filmów 18+. Jesteś humanistką czy umysłem ścisłym? Ja jestem humanistką. Ludzie, słuchajcie, ja to w ogóle, ja na początku nie wiedziałam, jak to odróżnić. Dopiero później, jak poszłam do szkoły średniej, to zrozumiałam. Jakie jest twoje ulubione ciasto? Ulubione ciasto? Murzynek, taki najprostszy, który ja mogę zrobić, natomiast który mogę zjeść. Bardzo lubię karpatkę. Ludzie, słuchajcie, to jest takie ciasto przepyszne. Kremówki też lubię, jak święty Jan Paweł II. Po maturze chodziliśmy na kremówki, nie? To było tak? Natomiast no, dawno nie jadłam, w ogóle, ej, serio, dawno nie jadłam żadnego ciasta. Ostatnio tylko jadłam jakieś takie ciasto, chyba było z Biedronki, to kupiłam, pamiętam, ze swoimi znajomymi się widziałam, wbiliśmy do sklepu i wzięłam jakieś ciasto i to było takie ciasto biało-ciemne. Ej, co to było? Ej, ty... Brownie! To chyba było brownie? Nie, to nie było brownie. Co to było? On jest w biedrze, w takiej półce, ale co to było, to ja nie wiem. No, jaka jest twoja ulubiona kawa? Ojku, co do kawy, to tutaj mam takie coś, że ja w życiu nie piłam na przykład kawy z fusami. Kawy czarnej, zwykłej, rozpuszczalnej się nie napiję. Muszę mieć do niej mleko i to najczęściej tak piję, na przykład jak jestem w pracy na nocy. Natomiast ostatnimi czasy zauważyłam, że mnie kawa nie pobudza. A w ogóle swoją drogą piję bardzo często cappuccino. Cappuccino to jest moje top 1. Tak samo latte macchiato. Bardzo mi smakowało latte macchiato. Ostatnio byłam w Częstowie i piłam od swojego znajomego latte, ale to było coś tam z karmelem. Było mega, mega. Było i w ogóle ten, niedawno byłam w takiej knajpie, gdzie było napisane, to było w Katowicach, że coś tam bez cukru. Ja miałam tego dość, że ta moja kawa jest tak gorzka, ta cappuccino. Ja podchodzę do kasy i się pytam pana kelnera, czy mogę prosić cukier? A on do mnie, ale u nas pije się bez cukru. Tak jak sama nazwa wskazuje. Wiecie, ja myślałam, że to jest tylko tak jakby, że ogólnie takie ich logo, a to się okazało, że oni serio nie mają tam cukru w ogóle ani grama. Także, no natomiast moją ulubioną kawą jest cappuccino. Co sądzisz o duchowej adopcji? Z duchową adopcją ja zaczynałam ją robić w marcu 2019 roku i wiadomo, skończyłam wigilię w grudniu. To było w 2019 i to był bardzo taki dziwny okres. Ja się to modliłam, ale jakoś tak tego nie czułam. Jest to bardzo dobra inicjatywa i jak najbardziej serdecznie wszystkim polecam. Natomiast nie wiem, ja muszę się znowu przekonać do tej modlitwy. Może znowu kiedyś zacznę. No kiedyś nawet zainstalowałam sobie taką aplikację, na której było pokazane, jak te dzieciątko jest już duże. Jak ja już zaczęłam odprawiać tą odmawiać tę duchową adopcję, to z każdym dniem patrzyła, jak te dzieciątko mi rośnie. I tam, wiecie, było co dzieciątko już, co mu się już jakby wykształciło, czy serce, czy płuca, czy kończyny, to było bardzo fajne, to polecam serdecznie każdemu. Natomiast ja ostatnio rozmawiałam w 2019 roku i nie umiem się znowu tak zabrać. Ja wolę się jakoś tak pomodlić chyba sama podczas, na przykład, nie wiem, dziesiątka różańca za te dzieciaki nienarodzone, odmówić, no i jakoś tak to jest. A tak to jakoś nie umiałam się do tego tak przekonać. Tak jakoś 9 miesięcy to odmawiałam, ale jakoś tak tego nie czułam, no nie wiem. Może wtedy jeszcze tak do tego nie dojrzałam. Może teraz bym to bardziej przeżywała, bo teraz, odkąd jestem najką, to więcej rzeczy religijnych przeżywam tak w sercu, tak duchowo. Czy Jezus, gdyby urodzony, przebił błonę dziewiczą Maryi? Z tego, co mi wiadomo, to poród nie odbył się tak, jak my normalnie się rodziliśmy w mękach, w męczarniach. Maryja podobno nie rodziła w ogóle w męczarniach. No. Natomiast to jest takie... Ja tutaj nie chcę tego tematu zbyt bardzo poruszać, skoro mam takie informacje i tak dalej. Ja tu zostawiam do swojej wiedzy prywatnej. Nie wiem, mimo że jestem najkon, że powinnam o tym publicznie powiedzieć, ale mi się na razie jeszcze na ten temat nie chce gadać. Jak zrobię kiedyś taki filmik, to będzie. Chociaż sądzę, że ja się do niego nigdy nie zabiorę. Dobra, kochani, to jest koniec drugiej części Q&A i w sumie już koniec Q&A. Fajnie, że jesteście. Dziękuję wszystkim za to, że jesteście, za to, że wspieracie mój kanał. Cieszę się ogromnie i doceniam Was bardzo mocno. I pamiętajcie, że możecie wspierać mój kanał i uzyskać za to przeróżne bonusy. I język mi się już totalnie plącze, już jestem padnięta, bo już w sumie chyba z godziny nagrywam.
jeszcze przed chwilą nagrywałam o tym, jak moja nowenna pompejańska przebiegała. Ojejku, ja mam dość. Cieszę się, że jesteście. Buziaki.